Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprosił na doroczną regionalną wystawę zwierząt hodowlanych Wrocław 2023. Wystawa to święto dolnośląskich hodowców, miejsce oceny zwierząt gospodarskich i wydarzenie o charakterze hodowlanym, podczas którego spotykają się najlepsi w branży. To także miejsce rozmów hodowców i przedstawicieli zrzeszających ich związków. Najważniejszym punktem programu jest oczywiście ocena zwierząt hodowlanych i wybór czempionów wystawy. Panie dyrektorze, kolejny rok i kolejna wspaniała impreza organizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Wystawa zwierząt hodowlanych nie ma końca zachwytom. No, jak co roku, pani redaktor, bardzo się staramy o to, żeby ta impreza nie miała końca, żeby ona cały czas istniała. Jest to impreza uznana przez dolnośląskich rolników, dolnośląskich hodowców. Przyjęła się w kalendarz imprez ośrodka. Jest to już 27. wystawa. Już 27? 27. Tu się we Wrocławiu odbywa po raz trzeci. Wcześniej odbywała się niepodal Wałbrzycha w Książu. Natomiast korzystając z naszych zasobów jest nam bardzo wygodnie. Jest to też dobrze odbierane przez mieszkańców Wrocławia, jak również okolicznych rolników, którzy mają tutaj dobry dojazd. Rolnicy przywożą tu do nas zwierzęta swoje, zwierzęta hodowlane, które podlegają ocenie. Bardzo kompetentna, ważna komisja ocenia pokrój zwierząt, ocenia te cechy hodowlane i wytypowywane są czempionaty i superczempionaty, więc ma to wielkie znaczenie dla rolników, dla hodowców, no ale i dla nas. No właśnie, ja chciałabym zapytać o cel takiej wystawy. Po co one są organizowane? No wie pani, ocena zwierząt to jest bardzo ważna rzecz. To jest ocena pracy hodowlanej, przede wszystkim OHZ-ów, jak również rolników, którzy zajmują się hodowlą zwierząt. To jest takie podsumowanie ich pracy, jak również dorobku całego. Natomiast no, potrzebna jest dzisiaj edukacja prorolnicza w społeczeństwie. Potrzebne jest również święto rolnicze, no, które jakby jest taką wisienką na torcie całego roku w rolnictwie. To nie tylko dożynki, bo tu dzisiaj mamy to, co jest, nie jest już w przewadze. Dzisiaj produkcja roślinna dominuje rolnictwo na Dolnym Śląsku. Natomiast produkcja hodowlana jest dużo trudniejsza, dużo więcej wymaga pracy, zaangażowania. Więc ci rolnicy, którzy jeszcze decydują się na to, żeby prowadzić chów i hodowlę zwierząt, no mają taki czas na to, żeby zostali docenieni, jak również na to, żeby no, celebrować to nasze święto. Panie prezesie, czemu służą takie wystawy? Wystawy służą, myślę, że bardzo są potrzebne dla hodowców, dla tych, którzy się zajmują od lat tą hodowlą, którzy wkładają wiele pracy w dobór nasion, to jest długie lata pracy. I przychodzi taki moment, że chcą by się tym pochwalić, pokazać, co wyhodowali. To cieszy przede wszystkim ich jakby takie uhonorowanie ich ciężkiej pracy, kiedy te zwierzęta zdobywają nagrody. No, to jest ich, dla nich, myślę, bardzo ważne, ale też i dla nas wszystkich jest ważne, że tu mogą przyjechać, tak jak tutaj w tym miejscu, ludzie z miasta, zobaczyć te zwierzęta. Zwłaszcza dzieci. Proszę, zwłaszcza dzieci, tak. Tym bardziej, że nam też chodzi o to, żeby wiedziały, skąd się bierze mleczko, że to krowa daje, a nie biedronka czy coś innego. Dlatego takie wystawy są potrzebne, mówię, przede wszystkim hodowcom, ale też i konsumentom, którzy poznają te zwierzęta, poznają tą, myślę, też i ciężką pracę, bo to jest też ważne, prawda? Panie prezesie, czy dzisiaj, jak wielokrotnie wcześniej, wyjedzie pan z poważnymi nagrodami z wystawy? No tak, tak, już właśnie odbyła się wycena. Nasza spółka i nasza krowa zdobyła super czempionat, więc to jest takie największe, najwyższe wyróżnienie i trofeum. I wyjeżdżamy właśnie z tą nagrodą z tej wystawy.
Dlaczego takie wystawy są ważne? Te wystawy są taką wisienką na torcie w tej naszej pracy trudnej, ciężkiej, w ciężkich czasach, w ogóle dla rolnictwa, dla hodowli. Są taką wisienką na torcie tym, że właśnie możemy przyjechać, pochwalić się naszymi pięknymi krowami, jałówkami, czy bydłem ogólnie i możemy pokazać się właśnie od tej strony i zademonstrować, zaprezentować swój dorobek. Panie prezesie, a jak tworzy się tak piękne zwierzęta, które na wielu wystawach, bo nie tylko na tej, otrzymują najwyższe noty? To praca wieloletnia. To praca wielu pokoleń hodowców i tak naprawdę doskonalenie tych najlepszych cech u zwierząt. Tutaj bardzo dużo pracy jest potrzebne i wielu lat w hodowli, żeby dopracować się właśnie takich zwierząt. I wiedzy przede wszystkim. To oczywiście, wiedza jest bardzo potrzebna, ale też wielkie serce. Panie dyrektorze, tego typu wystawy, one zwracają szczególny akcent w stronę rolników i w stronę hodowców, także w stronę hodowców koni i ich miłośników. Nie no super, ja uwielbiam takie wystawy rolnicze i nie tylko konie, bo patrzę też na inne zwierzęta i patrzę, ponieważ nie chodzę tak często, bo od ubiegłego roku jestem tutaj komisarzem wystawy, ale widzę ogromny postęp hodowlany w każdej dziedzinie, w gołębiach, w kurach, w kozach, krowach, to coś fantastycznego jest po prostu, tak? To, co kiedyś się oglądało w literaturze, opowiadało się, że Szwajcarzy mają takie krowy, Anglicy, Szkoci tacy, Argentyna takie, Amerykanie takie, to nagle okazało się, że u nas jest wielość ras, nie tylko ta polska krasula taka klasyczna, czy ta holenderska, tylko naprawdę wielość ras i hodowcy sobie z tym doskonale radzą. Natomiast jeżeli chodzi o konie, Ja jeszcze chciałam się chwilę zatrzymać przy bydle hodowlanym, bo właśnie miałam okazję rozmawiać z panami prezesami ośrodków hodowli zarodowej na Dolnym Śląsku i wiem, że nasze bydło hodowlane, nasze krowy, nasze jałówki osiągają naprawdę najwyższe noty na międzynarodowych wystawach. No ja uważam, że polskie rolnictwo jest fantastyczne po 1989 roku, bo nie przypuszczałem nigdy, że z tych takich jednorodzinnych, małych, 7-hektarowych gospodarstw urodzą się takie wielkie farmerskie gospodarstwa, wielkie firmy, właściwie to są firmy już, producentów zboża, producentów bydła i tak dalej. Także to nie dziwię się, cieszę się, że się rozwija. Natomiast życzę temu rolnictwu dużo dni deszczowych, dużo dni słonecznych, tak żeby to wszystko pasowało. Panie dyrektorze, ale ja jeszcze o te konie chciałabym zapytać, tak? Bo wiem, że jest pan wysokiej klasy specjalistą, jeżeli chodzi o konie. Tutaj za naszymi plecami właśnie pokazują się te najpiękniejsze konie. Polacy kochają konie. Polacy kochają konie, ale żyją w micie końskim, bo problem polega na tym, że jeździectwo polskie jest na końcu stawki europejskiej i trzeba jeszcze dużo, dużo i hodowla koni dużo, dużo ma przed sobą. Natomiast jeżeli patrzę na te konie zimnokrwiste, które tutaj oglądamy, to ja widzę wyrównanie stawki, bo te konie mają sobie w krew koni belgijskich, koni ardeńskich, to jest taka mieszanka, która w tej chwili nazywa się polskim koniem zimnokrwistym. Patrzę na oceny takie typu ruch i tak dalej, to ja to rozumiem, bo to jak w każdej rasie. Nie znam takiego głównego pokroju tego wzorca konia, natomiast dzisiaj się uczę, bo oglądam, jak punktują doświadczeni sędziowie i jak patrzę na konie, to widzę, że one są z jednej bajki. To jest fantastyczne, tak? Bo określone rasy powinien spełniać parametry określonej rasy i te konie spełniają, to na oko już widać. Mamy w książu konia rasy śląskiej. Coraz bardziej popularna rasa. Tak, bo to jest taki stary Oldenburg, natomiast w tej chwili one się robią, one sprawdzają się w powożeniu. Natomiast dolewa się do nich trochę krwi, pełnej krwi angielskiej, żeby one miały więcej energii, żeby miały więcej temperamentu, więcej wytrzymałości, żeby były po prostu lżejsze. Ale to jest bardzo ważny zasób genetyczny, ta rasa śląska, bo to jest taka historyczna rasa.
czasem jest taki aspekt cudowny naszej pracy, że możemy ją zobaczyć w terenie, nie tylko przy okazji kontroli. Rzeczywiście przepiękne okazy zwierząt. Można tutaj na żywo zobaczyć, jak wygląda ta praca przy hodowli zwierząt, mieć taką namiastkę i zapoznać się z pracą rolnika, z którą na co dzień jakby się pomija. Ludzie myślą, że jedzenie pojawia się w markecie samo, a to jednak jest bardzo długa droga. Wspaniałe bydło mleczne, mięsne, wiele innych okazów zwierząt. Naprawdę miło jest podziwiać i piękna inicjatywa w środku miasta. Także można pogratulować tutaj właśnie lokalizacji i widać, jak dzieci i dorośli podziwiają te dzieci. No właśnie, chciałam zapytać o dzieci. Mnóstwo dzieci na tej wystawie i one również zachwycają się nie tylko królikami, ale także widziałam ochy i achy nad krowami. No na pewno dla dzieci, które na co dzień mieszkają w takim wielkim mieście, to jest nie lada gratka, a zwierzęta przepiękne, z lśniącymi futerkami, że tak powiem, zadbane, no same najpiękniejsze okazy. Nikt tak dobrze jak pani nie wie, jak trudna jest praca rolnika. Praca rolnika jest trudna i to nie tylko jest trudna ze względu na rodzaj zajęć czy czynności, jak się wykonuje, ale też ze względu na pewną nieprzewidywalność czy warunków atmosferycznych, czy też jakichś zawirowań na rynku skupowym. Także zawsze rolnictwo jest obarczone pewnym ryzykiem, jednak tutaj wiele instrumentów państwa stara się łagodzić te skutki, które wynikają z jakichś takich zawirowań na rynku. Panie profesorze, taki zwrot ku ekologii obserwujemy teraz nie tylko w Europie, na świecie. Czym on jest spowodowany? No chyba doszliśmy do takiego punktu, mówiąc krótko, do ściany, bo już dalej nie można niszczyć w ogóle środowiska, rolnictwa, gospodarki, bo daleko posunięta chemizacja no, doprowadziła do tego, że mamy wzrost chorób cywilizacyjnych, mamy skażone środowisko i musimy coś robić. To jest już w tej chwili rzecz jest natychmiastowa. I ta ekologia wprawdzie jest trendem światowym, ale niestety wielkie koncerny nie są z tego bardzo zadowolone. Nie odpuszczają. Nie odpuszczają, no ale po prostu to też zależy od nas. I my musimy dążyć przede wszystkim do biologizacji rolnictwa, czyli minimalizacja, chemizacja. Nie mówię, żeby całkiem likwidować nawożenie. Nawożenie jest potrzebne, ale nie w takim stopniu. Biologizacja jest związana z tym, że w sposób naturalny poprzez biotechnologię, czyli mikroorganizmy wprowadzamy do gleby. Po prostu to jest znane od setek lat. Tylko płodozmian, tak? I płodozmian, ale wprowadzanie też poplonów motylkowych i wprowadzanie też. Bardzo dobrze się dzieje, że wchodzimy w produkcję nawozów mineralno-organicznych z odpadów, z produktów ubocznych przemysłu żywnościowego rolnictwa. I to jest bardzo dobry kierunek. Będziemy wchodzić po prostu coraz bardziej w to. Wykorzystujemy to, co się wyrzuca, a to może być elementem doskonalenia naszej ziemi, przede wszystkim w kierunku z jednej strony produkcji tych nawozów mineralno-organicznych, a także elementów próchnicy, czyli z tych elementów, które możemy przeprowadzić przez system mikrobiologiczny i możemy użyć, usprawniać glebę. A więc kompostowanie, systemy nowej generacji kompostów. Więc to jest kierunek niezbędny, już dość nadmiaru używania chemii. Tym bardziej, że ostatni czas, jak widzimy, ceny nawozów dramatycznie wzrosły, co jest korzystne właśnie na uruchomienie myślenia o tym, że możemy wykorzystać naturę, możemy wykorzystać właśnie te produkty uboczne, odpadowe przemysłu żywnościowego i rolnictwa. I chyba to już jest przyszedł ten czas, właśnie jak powiedziałem, doszliśmy do ściany, musimy coś zrobić z naszym myśleniem. Nasza jałówka została wicechempionem, super czempionem w kategorii jałówek. Także to jest spore osiągnięcie. Wystawiliśmy 4 jałówki i 3 krowy. Także tam też mamy też w krowach mamy wicechempiona i w jałówkach mamy też jeszcze wicechempiona.
Ja już pytałam pana prezesa z Przeżyczyna, jak się takie krowy, takie zwierzęta tworzy, bo to wcale nie jest takie łatwe. Brawo, pięknie. Słuchajcie, wielkie to jest, hodowla i tam naprawdę trzeba dbać o wszystkie szczegóły, patrzeć, kojarzyć, selekcję robić, jeżeli chodzi o poszczególne komponenty. Także to jest praca długa, długoletnia, hodowlana. Praca długoletnia, praca bardzo żmudna, która wymaga ogromnej merytorycznej wiedzy i doświadczenia. Oczywiście. Po to są też takie wystawy, żeby pochwalić się, ale też, żeby zdobywać doświadczenie. Są różnego rodzaju kursy, są różnego rodzaju spotkania, konferencje, na których się szkolimy i nasi hodowcy zdobywają wiedzę z całego świata. Nasze dolnośląskie ośrodki hodowli zarodowej to są ośrodki uznane nie tylko w całym kraju, ale także w Europie. Zgadza się. Tutaj hodowla od wielu, wielu lat jest prowadzona i mamy kontakty także w Europie, w świecie. Też nasze bydło też jest znane za granicą. Panie prezesie, ale wy także nie tylko osiągacie najwyższe trofea na międzynarodowych wystawach, ale także coraz lepiej radzi sobie przecież hodowla koni rasy śląskiej w Książu. No, hodowla koni rasy śląskiej w Książu jest taką mekką jakby hodowli tej rasy. No, tych koni już coraz więcej jest w Polsce. Jest to bardzo uznana rasa, bardzo dobry koń do zaprzęgu, do rekreacji, do hipoterapii, także taki bardzo przyjazny.